Tytuł kursu: Sieci gazowe. Moduł: Rodzaje i funkcja obiektów sieci gazowych. Temat: Magazyny gazu ziemnego oraz zakłady górnicze wydobywające gaz ziemny. Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj z Panem przeprowadzić wywiad. Dzień dobry. Chętnie odpowiem na wszelkie Pani pytania. Co chciałaby Pani dokładnie wiedzieć? To może na początek powie Pan o lokalizacji magazynu gazu ziemnego. Lokalizując instalację magazynu gazu ziemnego, należy uwzględnić warunki geologiczne, obecne i planowane granice zabudowy, odległość od sieci gazowej, minimalizację emisji szkodliwych substancji stałych, ciekłych i gazowych, usytuowanie linii kolejowych, dróg oraz budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego w stosunku do instalacji magazynu gazu ziemnego. A jak wygląda współpraca magazynów gazu ziemnego oraz zakładów górniczych z siecią gazową? Magazyny gazu ziemnego w Górotworze współpracujące z siecią gazową należy wyposażyć w urządzenia naziemne zawierające stacje pomiarowe, w których jest mierzony strumień objętości przepływającego gazu ziemnego z sieci gazowej do magazynu gazu ziemnego i z magazynu gazu ziemnego do sieci gazowej. Zakłady górnicze wydobywające gaz ziemny współpracujące z siecią gazową należy wyposażyć w urządzenia naziemne zawierające stacje pomiarowe, w których jest mierzony strumień objętości przepływającego gazu ziemnego z tych zakładów górniczych do sieci gazowej. Urządzenia do pomiaru strumienia objętości gazu ziemnego powinny spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dotyczących pomiarów i rozliczeń przeprowadzonych w obrocie handlowym. Dziękuję za odpowiedź. Na koniec niech Pan opowie o czynnikach, które należy przeanalizować przed podjęciem prac nad projektem kryogenicznego magazynu gazu ziemnego. Mianowicie przed podjęciem takich prac należy przeprowadzić szczegółową analizę gruntów, warunków klimatycznych, warunków sejsmicznych, wpływu oddziaływania zbiornika gazu ziemnego na środowisko, przeanalizować założenia gospodarki gazami zrzutowymi, dostępności do tras komunikacyjnych, wartości granicznych promieniowania cieplnego, zewnętrznych źródeł zagrożenia. Projekt i wykonanie kryogenicznego magazynu gazu ziemnego powinno zapewnić wyeliminowanie niekontrolowanych wycieków skroplonego gazu ziemnego, mogących spowodować powstanie palnych oparów. Urządzenia i gazociągi przeznaczone do pracy w temperaturach skroplonego gazu ziemnego powinny być wykonane w sposób określony w polskich normach dotyczących instalacji i urządzeń do skroplonego gazu ziemnego oraz armatury przemysłowej. Dziękuję Panu za te informacje. Dziękuję również. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.